Witam wszystkich, tutaj Kryptokozak, witam Was w kolejnym odcinku, witam zarówno nowych tutaj oglądających mój kanał, jak i stałych fanów, subskrybentów. Dzisiaj chciałbym poruszyć wyjątkowo nie jakieś nowinki technologiczne, nie jakieś nowe perspektywiczne opcje inwestycyjne w świecie kryptowalut, natomiast spróbować na chłodno opisać tą sytuację, którą aktualnie mamy, bo jest ciekawie, tak to nazwijmy, chociaż ciekawie dla niektórych też brzmi tutaj jako poważna strata, tak? Z tym się niestety w świecie kryptowalut trzeba liczyć. Natomiast dzisiaj postaram się Wam na chłodno przybliżyć tutaj kilka faktów, jak aktualnie wygląda rynek i oczywiście spróbujemy sobie odpowiedzieć, czy to, co miało miejsce przez kilka ostatnich dni, to tylko korekta w tym megatrendzie wzrostowym. Czy jednak jest już to początek bęsy i to nie ostatni spadek? Na to pytanie oczywiście nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, bo kto oczywiście by był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, to będzie na pewno bardzo bogatym człowiekiem, jeżeli będzie potrafił to wykorzystać. Natomiast te fakty, które Wam przedstawię, jakoś tutaj można powiedzieć, są w stanie nas nakierować, która z tych opcji jest prawidłowa. Więc zanim przejdziemy, to tylko oczywiście, zwłaszcza dla nowych oglądających, bardzo serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Wystarczy kliknąć opcję subskrybuj. Oczywiście łapka w górę też nie zaszkodzi. Dzięki temu widzę, że ten kanał tętni życiem i że to, co robię, ma sens. Natomiast dla osób, które już subskrybują, bardzo Wam dziękuję. Zaraz dobijamy do 600 osób, a tak jak mówiłem, przebijemy 1000, będzie ciekawa opcja dla nas, dla Was wszystkich. Dobra, przechodzimy już do sedna materiału. Na początek, żeby porównać tak jakby skalę tego, co się stało, musimy sobie zobaczyć, jak to się kształtowało w poprzedniej hoście i beście. Może jako przykład posłuży nam Ethereum. Zobacz, aktualnie jest, odrabiamy, był po 1000, chyba nawet 800, zaraz zobaczymy. Nie, 2100, przepraszam tutaj, ale wydawało mi się, że poniżej 2000 zjechał na któryś z giełd, ale mniejsza o to. W każdym razie, to co chciałem Wam pokazać. Jeżeli weźmiemy sobie wykres max, to on tak się kształtuje. Szczyt hossy poprzedniej mamy tutaj, jest to tam początek 2018 roku i wygląda on, była to kwota około tam ponad 1410 dolarów, w zależności na której giełdzie oczywiście. W tej hoście na ten moment mieliśmy szczyt w okolicach, przebiliśmy 4000, niecałe 4200, chociaż tutaj jest nawet maksimum historyczne 4356, oczywiście jest to uzależnione na jakiej giełdzie mówimy. Natomiast to, co chciałem Wam pokazać. Tutaj mamy to 1400 dolarów i tak jakby spadliśmy do minimum gdzieś tam poniżej 90 dolarów, tak? Czyli jak sobie zobaczycie, policzymy może w ten sposób, zaraz Wam policzę, to chciałem Wam policzyć, jaki to był spadek mniej więcej.
Czekajcie, 80, policzmy od $90. No, według tych wyliczeń spadliśmy ponad 90%, prawie nawet 95. Co by to oznaczało? Bessa naprawdę czyści rynek i to czyści naprawdę, naprawdę niesamowicie, więc w tym momencie, gdyby taka Bessa znowu miała nadejść i byłaby takich rozmiarów jak ta obecna, więc nawet zakładając to 1300, że to był szczyt, jeżeli z tego by miało zostać jedynie 5%, to ETH kosztowałoby, przepraszam, poczekajcie, źle policzyłem, 5% z tego to by było około 200, ponad $200. Czyli jeżeli wchodzimy do Bessy, to ETH może nawet teoretycznie oczywiście kosztować 215, aczkolwiek osobiście nie zakładam, że nawet jeżeli jesteśmy w fazie, inaczej, nawet jeżeli wchodzimy w Bessę i teraz przed nami te dwa lata nadchodzą posuchy, to nie sądzę, żeby ona aż tak była, aż tak nisko spadały coiny, zwłaszcza te z pierwszej setki, może tak, no nawet może bez paru wyjątków, natomiast generalnie mówimy tutaj o pierwszej setce. W tym momencie spadliśmy z tych 4300, spadliśmy na gdzieś tam te 2100, czyli spadliśmy 2200 przez 4300. Oj, przepraszam, poczekajcie, bo mi się tutaj spadliśmy gdzieś około 50%, jakby nie liczyć. Więc powiem wam tak, jeżeli jest to korekta, zakładając oczywiście tutaj skupiając się na ETH. Jeżeli to była korekta, no to jest korekta taka, powiedzmy, nie mała, raczej bym nazwał ją średnio dużą, o, w ten sposób. Natomiast korekty na poziomie 20-30% są normą, tak, i z tym się trzeba liczyć. W świecie kryptowalut jest to jakby normalne. Tu mieliśmy na korektę 50% około. Więc tak jak mówię, jest to duża korekta. Natomiast to, co jest tak jakby pozytywne i skłania ku temu, że jest to faktycznie korekta, to to, że ten spadek był gwałtowny i w tym momencie, no oczywiście, albo to będzie odreagowanie, albo kolejny wzrost, albo kolejny spadek. Natomiast w Bessie najgorsze jest to, że te spadki są, oczywiście na początku są gwałtowne, natomiast później one są mniejsze, natomiast regularne. Ceny spadają tak jakby regularnie, dzień w dzień. Dzień w dzień jest coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. W przypadku tego, co mieliśmy, czyli te takie dwa dni mega czerwone, te strzały były bardzo niskie i przez to być może ten rynek się oczyści szybciej niż miałby to tak jakby tymi mniejszymi strzałami. Także jeżeli chodzi o tą pierwszą oznakę, to jest ona niejednoznaczna. Tak? No z jednej strony mamy tą korekta jest mocna, średnio duża, tak to nazwijmy. I teraz tak jakby najważniejsze jest to, co się stanie. Na pewno będzie odreagowanie, to co mamy dzisiaj. Natomiast pytanie, czy to będzie odreagowanie i konsolidacja i potem powrót w górę, czy odreagowanie, chwilowa konsolidacja i spadek w dół. Niewątpliwie taką tutaj zaporą będzie to 2000. Jeżeli 2000 się obroni, no to jest szansa, że to powstrzyma, ale to jest oczywiście uzależnione od całego rynku. Także to, jeżeli chodzi o procentowy spadek, także jeżeli to jest Bessa, to naprawdę może być ETH dużo, dużo niżej.
Jeżeli to jest korekta, no to tak jakby korekty nawet dochodzą do 60%. Mówię o takiej korekcie, tak? Korekcie jako korekcie, która trwa, nie wiem, tydzień do 2 tygodni. Czyli to, co w czym teraz tak na dobrą sprawę być może jesteśmy. Natomiast spadek powyżej 60%, no najczęściej to już nie jest korekta. Także tutaj to odreagowanie, które teraz będziemy mieć, jest bardzo, bardzo ważne z tej perspektywy, by ocenić, czy jest to korekta, czy nie. Dobra, przechodzimy do kolejnej kwestii. Mianowicie tutaj może bardziej nie wykresowo, a psychologiczne kwestie. Tu może kogoś obrażę, oczywiście za to bardzo przepraszam, natomiast jest już ulica w kryptowalutach. Ulica to jest tak przysłowiowe, nowi gracze, którzy wchodzą na rynek. Niestety wszyscy, którzy mają staż krótszy niż no, 2 miesiące, niestety, przepraszam Was, ale Wy jesteście tak zwaną ulicą. Nie jest to oczywiście nic złego, w tym sensie, tak jakby nie chcecie nikogo obrazić, natomiast wygląda to w ten sposób, że niestety przysłowiowa ulica wchodzi na samym końcu trendu danej hossy. O tym już mówiłem wielokrotnie w poprzednich jakichś tam materiałach, które dla was tworzyłem. Po czym to poznać, że ulica wchodzi? No, bardzo prosto. Wystarczy zobaczyć jakieś grupy na Facebooku, które są o tematyce kryptowalut i sobie sprawdzić, ilu nowych członków przybyło w ostatnich właśnie 2, 3, 4 czy 5 miesiącach, i widać ten postęp, jaki on jest duży. Też widać po postach, jakie na tych grupach są, tak? Czyli cześć, jestem nowy, w co zainwestować, jaką giełdę, na jakiej giełdzie handlować, gdzie przetrzymywać kryptowaluty. Są podstawy, są to bardzo podstawowe pytania. Oczywiście ja nie mówię, że jest coś w tym złego. Natomiast to tutaj tak jakby, no tak jest po prostu, że hossa kończy się wtedy, kiedy no, kupują ci, co najmniej wiedzą, i kupują ci, co nie wiedzą, że już jest bardzo drogo i kupować teraz nie można. O, w ten sposób. Tak było zawsze. Ja też kiedyś byłem ulicą, co prawda akurat ja byłem ulicą, nazwijmy to wczesną, czyli zacząłem akurat na początku albo w początkowej fazie trendu wzrostowego, co nie zmienia faktu, że też na ostatniej, podczas ostatniej bessy dużo straciłem, tak? Natomiast to trzeba traktować jako inwestycję, taką naukę. Więc najważniejsze jest to, że oczywiście generalnie, jeżeli zakładam, że rynek kryptowalut będzie się rozwijał przez najbliższe lata, to nawet jeżeli ktoś wszedł na przysłowiowej górce, jeżeli wytrzyma i poczeka do następnej hossy, to na pewno też zarobi. Oczywiście pod warunkiem, w co inwestował, bo to jest też co innego. I tutaj właśnie przechodzę do kolejnej kwestii, mianowicie inwestycje w shitcoiny. Ja wiem, że tutaj ludzie inwestowali kilkadziesiąt euro i udało im się wyciągnąć kilka tysięcy, bądź nawet kilkadziesiąt tysięcy euro, czy tam dolarów. Natomiast to są jednostkowe przypadki. To chciałbym Wam tutaj podkreślić, że na tym ciężko jest zarobić, bo niestety człowiek jest chciwą istotą i chce dużo. Chce więcej, więcej, więcej. A z drugiej strony jest bardzo podatny na manipulacje i te tak zwane pompy, niestety, no, dzięki temu są pompami, bo skutecznie przywołują kapitał z nowych, tak jakby, uczestników. Natomiast zmierzam do tego, że niestety to jest bardzo duży sygnał za tym, że jest hossa. Ludzie inwestują w shitcoiny, licząc na wielotysięczne procentowo zyski. No i to się chyba właśnie niestety skończyło. Te tak zwane SHIB-y i
i Hakuny Matatyk, jak już wcześniej mówiłem, inne te inwestycje w zwierzęta. No niestety to jest ostatnia, tak zawsze przynajmniej było, to była ostatnia faza hossy, czyli kupowało się coś, co nie ma żadnych fundamentów, co tylko pocztą pantoflową plus oczywiście to, co najbardziej szło do góry, w to było inwestowane. Także to jest na pewno taki pod względem psychologicznym, tak jakby tutaj fakt, który mówiłby za tym, że jednak już następuje to długoterminowe oczyszczenie rynku. Także to o tym musimy mieć świadomość. Pamiętajcie też, że jeżeli zostaniecie z shitcoinami na BES-ie, to tego już nigdy nie odzyskacie. Chodzi mi o to, że żaden shitcoin nie przetrwa z jednego cyklu w drugi cykl. Myślałem, że tak jest. Ja też oczywiście się uczę cały czas. Myślałem, że shitcoiny, które też mi gdzieś tam w jakimś portfelu pozostawały z poprzedniego cyklu hossy, że one w tej hossie znowu tak jakby zdobędą wiatr w żagle. Natomiast te shitcoiny żyją własnym życiem. Coś tam się nawet na niektórych coś dzieje, aczkolwiek nie ma tego napędu. Spekulanci wolą pompować po prostu nowe shitcoiny, nowe coiny bez track recordu, bez historii, bo po prostu coś świeżego łatwiej sprzedać niż coś, co było już parę lat temu i jest odgrzewanym tak zwanym kotletem. Także pamiętajcie, że żaden shitcoin w kolejnym cyklu nie będzie hot tak jak teraz. Nieważne ile on by kosztował. Także miejcie to na uwadze i to jest moja uwaga. Jeżeli to jest besta, nie zostańcie z shitcoinami, bo na tym nie zarobicie. Nawet jeżeli macie wizję long term. To jest to. Teraz kolejny dalej taki trochę psychologiczny aspekt, ale niestety te psychologiczne aspekty mają to do siebie, że faktycznie wiele nam są w stanie o tym rynku powiedzieć. I tutaj niestety, tak bym to nazwał, znowu mamy analogię. Mamy analogię tak zwanych Twitterowców, ja to tak nazywam. W poprzedniej hossie na pewno pamiętacie, ten, kto był na rynku już, to był chyba pan się nazywał John McAfee. Ten jeden z najbogatszych ludzi również na świecie. I on dość mocno wszedł w rynek kryptowalut, tylko że tam no on też tak spekulował tak samo jak tutaj pan Elon Musk, natomiast tam to było jawna spekulacja. Po prostu mówił, że o tej godzinie będzie mówił, w co będzie pompował tam kilkadziesiąt czy ileś bitcoinów w jakąś kryptowalutę, no i generalnie podawał na Twitterze i wtedy był odjazd tam kilkaset, jak nie kilka tysięcy procent. I no, z perspektywy czasu chyba można powiedzieć, że się tym bawił. Natomiast no tam ludzie i zarabiali i były ludzkie tragedie, o tak to powiem. W tym momencie, w tej hoście mamy to samo. Nie pan John McAfee, o którym jest teraz cisza, przynajmniej ja nic o nim, że tak powiem, nie słyszę, a pan Elon Musk tutaj rozdaje karty. I tak na dobrą sprawę, zarówno jeden, jak i drugi nie jest w stanie tym rynkiem od strony fundamentalnej zatrząść, w sensie, że wykupi nagle, nie wiem, ileś tam bitcoinów, no okej, jest w stanie kupić ileś tam tysięcy bitcoinów, natomiast to też nie jest kwota taka, która tak jakby spowoduje, nie wiem, zarówno spadek czy wzrost, tak, w zależności czy by kupował, czy sprzedawał tyle, a bardziej psychologia, bardziej tak jakby właśnie powodowanie tej paniki czy hura optymizmu na rynku, tak, tak jakby działa albo w jedną stronę, albo w drugą, natomiast no, jest to rozdmuchane zarówno w jedną, jak i w drugą.
No niestety to ma miejsce i to tak jakby to świadczy o tym, że rynek powoli odlatuje od fundamentów. Ludzie nie patrzą, czy nie wiem, dany projekt tak jakby wdrożył nową aktualizację, nie wiem, dołożył jakąś nową funkcjonalność, tylko po prostu czy Elon, jak mówi, że pies leci na księżyc, to czy po prostu sobie żartuje, nieważne jaki ma przekaz, ważne, że już jest pompa na danym konie. Więc tutaj, no niestety mówię, to może od strony fundamentalnej nie ma jakiegoś dużego znaczenia, natomiast jak sami widzicie, od strony takiej psychologicznej, no dużo, dużo krzywdy ten człowiek zrobił na rynku kryptowalut. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby on w tym momencie te bitcoiny czy coś innego po prostu sobie skupował i za jakiś czas powie, że no, akceptować nie będzie Tesla płatności bitcoinem, natomiast Tesla skupia dodatkowo ileś tam bitcoin, bo była promocja. Także różnie to może być, więc ja osobiście staram się, znaczy wiadomo, że wiem, co mówi i tak dalej, natomiast nie grać pod to. Staram się grać na fundamentach, inwestować w fundamenty, a nie w tą spekulację, no bo na tym niestety to już jest spekulacja i ja w tym akurat dobry nie jestem. Natomiast oczywiście nie mówię, że na tym nie można zarobić, ale ryzyko jest bardzo duże. I tak jakby kolejną kwestią, która z kolei tutaj jest bardziej za tym, że to tylko jednak korekta, a nie początek bessy, no to tutaj mamy tak jakby ten popyt ze strony instytucji. Bo o ile pan Elon Musk no, kupił ileś tam tych bitcoinów, nie wiem dokładnie, jest to oczywiście jawna informacja, część podobno sprzedał, natomiast jest wiele instytucji, funduszy hedgingowych, które cały czas bitcoiny, Ethera plus inne jakieś tam coraz tak jakby to portfolio jest coraz szersze, te kryptowaluty nadal skupują, tak? I to są skupowane olbrzymie ilości, więc tutaj pod tym względem ten rynek tak jakby no, świetność swą widzi. O ile w poprzedniej hoście dobrym infem było, że jakiś tam miliarder kupił parę bitcoinów, o tyle w tym momencie dostajemy informację, że jakiś fundusz kupił właśnie kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy bitcoinów jako jakieś tam uzupełnienie portfela, jako jakaś tam transza, tak? Więc generalnie mówimy w ogóle o czymś innym. No i co więcej, instytucje bardziej inwestują, w zależności jakie oczywiście, ale są to inwestycje długoterminowe. Więc pod tym względem tutaj nie sądzę, żeby fundusze kupowały dzisiaj, a za tydzień sprzedawały, zakładając oczywiście, że mają zysk, tylko bardziej jest to no, zakup na lata, tak bym to nazwał. No, a tak jakby, no wiadomo, jeżeli ten popyt jest i te transakcje zachodzą, no i ten bitcoin jest gdzieś tam blokowany, i mówię bitcoin, tak? Natomiast no, mówimy tutaj o kilku już tych największych kryptowalutach, które są skutecznie skupowane. No to tutaj pod tym względem mamy tak jakby świetlaną przyszłość, tą w krótkim terminie, że jednak tutaj to nie koniec, tak? No bo im jakiegoś dobra jest coraz mniej w obiegu, a popyt cały czas na nie jest, no to powinna cena po prostu iść do góry, żeby znaleźć tą równowagę na rynku. Więc to jest na pewno budujący fakt, że pomimo czy są spadki, cały czas mamy te informacje, że ktoś kupuje i tak dalej. Także to jest to, no mówię, no generalnie na pewno świat kryptowalut w tym momencie jest bardzo rozchwiany i wystarczą jakieś informacje, niekoniecznie naprawdę, które są potwierdzone, ale
w tak zwane fake newsy, ale też i newsy, które teoretycznie są potwierdzone, ale tak jakby mogą nie mieć żadnego znaczenia w przyszłości. Także tak samo, tak jak tu ostatnio, no, Chiny znowu sobie przypomniały o kryptowalutach, że je będą zakazywać, podczas gdy już taki zakaz nałożyły, a później się z niego już wycofały. Więc natomiast no wiadomo, że tutaj spowodowało to panikę na rynku. Dobra, czyli tak podsumowując, jak to może być? No generalnie wiadomo, że nikt nie powie wam, czy to była korekta, czy BSA, no bo tego nikt nie wie, tak? Nikt nie zna przyszłości i wszyscy, którzy próbują coś przepowiedzieć, no wiadomo, że jest to bardziej wróżenie z fusów, bo nie jest to od nich zależne. Natomiast powiem wam tak. Według mnie bardziej skłaniałbym się jednak mimo wszystko ku temu, że jest to jakaś tam oznaka raczej BSA, a nie tylko korekta. Wszystko zależy tak jakby no teraz od tego odbicia, czy to odbicie będzie i zostaną te poziomy jakoś tam utrzymane i ta konsolidacja będzie dłuższa, czy to będzie na zasadzie odbicia takiego dynamicznego, no po takim spadku i później już ta ostateczna realizacja zysku i dalej osuwanie się w dół. Tak jakby no, z mojego doświadczenia na pewno to, co trzeba w portfelu przemodelować, to na pewno wyzbyć się shitcoinów i już w nich nie wchodzić, chyba że no, mieć jakiś tam niewielki kapitał, który nas w żaden sposób nie boli, na zasadzie inwestycji traktować jako los na loterię, czyli kupujemy i albo wygramy, albo całość stracimy. Oczywiście tak jakby posiadać już najlepiej, wyciągnąć, jeżeli mamy zysk zrealizowany, znaczy wyciągnąć zainwestowany kapitał, a inwestować jedynie zysk, który wypracowaliśmy przez ten czas. Oczywiście, no wiadomo, że jeżeli ktoś tą przygodę z krypto zaczął niedawno, no to tego zysku może w tym momencie nie mieć. Natomiast, no tutaj ja mówię bardziej o osobach, które już kilka miesięcy na tym rynku były, to taka strata jak ja jest jak najbardziej okej. No i cały czas tak jakby mieć jakiś kapitał, który można wykorzystywać, bo na rynku będzie chwiało, to na pewno. I takie spadki 20%, no niestety pewnie nie jest to ostatni przed nami, nawet jeżeli to była tylko korekta i znowu teraz jedziemy do góry, to takie korekty będą mieć miejsce. W każdym trendzie wzrostowym taka korekta jest. Na BES-ie jest to po prostu, to jest po prostu trend spadkowy i tak jakby w zależności, jeżeli ktoś przyszedł na ten rynek, zainwestował w rynek krypto z myślą, że szybko zarobi i wyjdzie, no to oczywiście w beście nie ma co kupować. Natomiast ja osobiście na tym rynku zamierzam pozostać jeszcze wiele lat, więc powiem wam tak, ja osobiście nie jest to jeszcze poziom do tego, żeby ten portfel już budować na nowo. Natomiast jeżeli się okaże, że jest to BSA, to jak najbardziej nie wolno się jej bać, tylko inwestować z przeświadczeniem, że ta BSA się też kiedyś skończy i będzie znowu kolejna hossa, która miejmy nadzieję już tak jakby spowoduje, że świat krypto będzie już w takim mainstreamie. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że tutaj kilka ciekawych faktów i informacji wam przekazałem. Każdy niech sam podejmie decyzję. I cóż, i miejmy nadzieję, że każdy z tego wyciągnie wnioski i że zarobi. A tak jak mówię, ja osobiście chciałbym, żeby była BSA, bo chciałbym po prostu mój portfel
powiększyć, tak? No przy tych cenach, które nawet są aktualnie, no to tak jakby to nie jest jeszcze ten poziom, żeby z jednej strony dokupować tak jakby w dłuższym terminie, natomiast oczywiście to nie jest poziom, żeby sprzedawać. Ja aktualnie, znaczy aktualnie, może inaczej, osobiście w moim portfelu przed tymi spadkami miałem około 25% w stablecoinach, resztę w krypto. I no wiadomo, że teraz z racji na fakt, że krypto spadły, no to poziom się stablecoinów podniósł. I powiem tak, ja dokonałem niewielkie zakupy, natomiast już te zyski zrealizowałem z tego podkupienia, i generalnie czekam, co dalej. Także to tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie. Bardzo chętnie się dowiem, jaka jest wasza opinia na temat aktualnej sytuacji na rynku kryptowalut. Także to tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć, do następnego razu.